Cześć, witajcie. Ja jestem Bobek92 i dziś przygotowałem dla Was materiał o eventach świątecznych w World of Tanks. Głównie chodzi tutaj o paczki świąteczne. Skupimy się na tym, kiedy po raz pierwszy zostały wprowadzone do gry te przedmioty, co można było w nich wygrać. Tutaj głównie skupię się na czołgach premium. Jako, że mamy już połowę listopada, pewnie już za niedługo pojawią się w oficjalne informacje na temat tegorocznego eventu świąteczno-noworocznego, ja postanowiłem zrobić dla Was odcinek, w którym przypomnimy sobie, jak to wyglądało w poprzednich latach oraz co można było wygrać w paczuszkach. Nie wiem, czy ktoś przede mną to zrobił, być może będę pierwszym twórcą, który tego dokonał i dlatego nagrywam dla Was ten odcinek. Paczki świąteczne już na dobre wpisały się do gry World of Tanks. Wielu z Was zbiera przez cały rok pieniążki, aby je mieć przygotowane na zakup świątecznych paczek, w których co rok WG umieszcza jeden nowy czołg, aby zachęcić nas do zakupu tych przedmiotów w grze. I powiem Wam, że idzie im to bardzo dobrze. Osobiście nie znam gracza, który nie zakupiłby przynajmniej jednej paczuszki. Pamiętajcie, aby do sprawy zakupu paczek podchodzić mądrze, z zimną głową. Radzę Wam nie napalać się na czołgi nagrody. Prędzej czy później większość z nich trafi do sklepu premium, gdzie bez obawy za określoną kwotę je zdobędziecie. Jeszcze nie wiemy, co w tym roku będzie można wygrać w paczkach i również nie dowiecie się tego z mojego filmu, ale na końcu o tym wspomnę. Dziś dowiecie się, ile kosztowały paczki oraz kiedy rozpoczęły się po szczególnych latach te eventy świąteczne. Pewnie za niedługo już też ci wiodący youtuberzy, community kontrybutorzy będą rozpakowywać paczuszki, będzie mnóstwo informacji o tym, co będzie w tych paczkach, ale dziś skupimy się na tym, co było kiedyś, także zaczynajmy! Paczki świąteczne w WoD po raz pierwszy pojawiły się 16 grudnia 2016 roku, w których do wygrania były czołgi takie jak PZB2 740F, M46 Patton KR, Scorpion G, PZ-58 MUC, czy AMX M4 MLE 49, czyli tak zwany Liberté. W garażu można było dekorować choinkę i śnieżkomiota, czyli białego KW2. Ceny paczek macie właśnie przed oczami. W 2017 roku w ramach świątecznego eventu wszyscy gracze dostali czołg T-29, a sam event wystartował 15 grudnia 2017 roku. Do zdobycia w paczuszkach były czołgi takie jak Lorraine 40T, Patriot, Scorpion G czy legendarny Type 59, a tu widzicie ceny paczek. Kolejne paczki do gry trafiły 13 grudnia 2018 roku. Każdy z graczy dostał czołg lekki niemiecki MKA. Do wygrania w paczuszkach były również czołgi premium takie jak KW-220-2, Lefek, czyli Arta francuska, M4 Improved, Turan 3 Prototypus oraz Defender, Scorpion G, E-25 oraz gwiazda tamtegorocznych paczuszek, czyli IS-3 Autoloader. A tak wyglądają ceny paczek. Czwarty event świąteczny, czyli zeszłoroczny, rozpoczął się 13 grudnia 2019 roku i trwał równy miesiąc. Każdy z graczy dostał czołg prezent AM39 Gendrom Somua, czyli czołg lekki drugiego poziomu. Oprócz tego w paczkach można było wygrać czołgi takie jak E75 TS, Obiekt 703 wersja druga, czyli radziecki dwulufowy czołg ciężki, Su-130PM, czyli radziecki Tedek ze świetnym maskowaniem i fajnymi uszkodzeniami na strzał, oraz Progetto 46, czyli włoski magazynek z autoprzeładowaniem. Mogliście wyrosować również Sextona 1, niemieckiego Panzerkampfwagena 3, Shermana Firefly lub historyczny francuski Bretagne Panther 6 poziomu. To by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Koniecznie zostawcie łapeczkę w górę pod tym filmem i zasubskrybujcie mój kanał. A co do nagród w tym roku, które mogą być w paczkach, to jeszcze nic nie wiemy, co trafi do nich. Być może będzie to nowy czołg radziecki, a może nowy czołg ciężki włoski. Tego nie wiemy, ale za miesiąc zapewne będziemy już wiedzieli.
Dajcie znać w komentarzach, czy podobał Wam się ten odcinek oraz napiszcie, który czołg według Was pojawi się w tegorocznych paczuszkach. Tutaj też specjalnie nie zrobiłem nic na temat tegorocznych paczuszek, które były dostępne w grze we wrześniu i w październiku, gdzie mogliście zdobyć właśnie ten pojazd T-77, gdyż no, stwierdziłem, że nie są to paczuszki świąteczne, tylko były to paczuszki, które trafiły do gry przed chyba trybem, czy wraz z trybem halloweenowym Mirny 13. Także to by było na tyle. Trzymajcie się ciepło. Powodzenia na polu bitwy. Cześć!